często my wierzymy w mity, które się słyszy o Afrykanach. Ale ludzie w Zambii są naprawdę serdeczni, bardzo serdeczni. Bardzo serdeczni i też bardzo, bardzo zaangażowani w życie Kościoła. Oni przychodzą do pomocy przy budowie. Oni robili bloki na ten dom. Przychodzą każdego dnia, opiekują się tą misją. Także naprawdę troszczą się o to. Oni no, uważają to za swoje i są wdzięczni za to, że coś się robi wśród nich. To jest takie fajne i zaczyna się mówić w ich języku. Oni często mówią, a to nie jest biały, to jest ksiądz katolicki, to jest nasz. Rzeczywiście mają takie myślenie, że jeżeli ktoś przyjeżdża, no ma tą chęć i wkłada wysiłek, żeby nauczyć się języka miejscowego, to nie jest biały, to już jest ktoś miejscowy. No i niestety ciągle doświadczamy tego, że jest brak księży. W tej chwili ja jestem jeden ksiądz na dwie parafie, na ponad 40 kaplic. Także myślę, że no, trzeba się ciągle modlić o powołanie, żeby księża ciągle przyjeżdżali na misję, bo ciągle jest ten głód Ewangelii. Wraz z moimi ludźmi jesteśmy naprawdę wdzięczni Wam za to, że no, mamy ten dom, za to, że wkrótce będą mogli tu zamieszkać księża i będą mogli duszpasażować wśród tych ludzi, będą głosić Ewangelię. Mówię, absolutnie bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe.